Witam serdecznie wszystkich na kanale Gen Fishing. Dzisiaj kolejna wyprawa, kolejna relacja z pstrągów. Trzeci mój wypad w tym roku. Woda podniesiona, trącona, dzień pochmurny. No ale myślę, że to są dobre warunki na pstrąga. Jeśli się coś uda złowić, no to zobaczycie. Także nie przedłużając, zapraszam na relację z dzisiejszej wyprawy. Hejka! Pstrąga. Nieduży. O, wypiął się. Za ostro go holowałem. Ale nie był duży. Zmienię wopka, bo trochę płytsza woda teraz. No można tego. Nie uwierzycie, ale to jest wobler, który ma ponad 20 lat grubo. Jeszcze za łebka robiłem je z kory stopoli. Bez stelaża, tylko wkręcane mają te oczka. No i na tego mojego starego woblera zobaczymy. Może na niego złowię rybę. O, ładnie. Coś takiego, puknięcie. Może tam jakaś gałązka leży na dnie. O, mamy rybę. Jest ładna ryba. Jednak poprawił. Spadł? Spadł. Ja pierdyka. Co to się działo? Piękny pstrąg. Kurna chata. Co za dzień. Druga ryba spada. Tyle się chłopakom nagadałem. Trzeba mieć mocniejszą wędkę, bo ryby spadają z miękkiej. A sam mam już dwa spady. Z czego ta ryba tu już była ładna. Bo tamte to było 30, to tam pal licho. Ale ten to 40 plus. Na bank. Spróbujemy zrobić pstrąga na dropshota. Kto powiedział, że nie można złowić pstrąga na dropshota? Tu jest takie technicznie bardzo ciężkie miejsce. No nie było to ciche podejście. No i rzucimy w ten nurcik. No i zobaczymy. Spadło na dno. Podrygujemy. Nie skręcamy praktycznie wcale, ale i tak nurt zniósł nam. Niestety nie było puknięcia. Rzucimy tam dalej. Ostatnia próba. O, jeszcze dalej. No niestety. K***a było. Ja nie mogę. Bez jaj. Thank you.
widziałem atak ryby. Widziałem atak ryby. Spróbujemy się do niej dobrać. No, żeby rybę zobaczyć i nie mieć brania, no to ja już nie wiem. No, piękna miejscóweczka. Woda mocno podniesiona, jednak śniegi topnieją. Wiadoma sprawa, woda idzie do góry. Nie są to dobre warunki, jak gdzie woda pośniegowa. Ale coś tam się dzieje. Nie ma tragedii. Jakieś tam kontakty już były. Siedzi ładny pstrąg. O, ten będzie ładny. Taki pstrążek, 36 cm, jeszcze się trafił, chudziutki jak wszystkie, no i woda. Wziąłem na takiego tęczaczka mojej produkcji. No, okazał się skuteczny. Oby tak dalej. Uderzył w nurcie dosyć agresywnie ten 36. No, myślałem, że jest większy. Jednak nurt robi robotę dodatkowo. No, okazał się nie taki duży, no ale dobrze, że jest. No ale czekamy na tego kabana. Zamiast tych głębokich pudełek Fox Rage'a wziąłem dzisiaj takie cienkie pudełka dwustronne z AliExpress. No bo jak już wiem mniej więcej, o co chodzi, na co biorą, no to wolę takie, bo mnie irytuje, jak wyciągam całą kiść woblerków czy obrotóweczek z tamtego pudełka i zmarzniętymi palcami człowiek próbuje odplątać. Tutaj każdy woblerek, właściwie większość przynęt, leży osobno, także możemy łatwo sobie pobrać. No i próbujemy. Przede mną kawał rzeki. Nie wiem, co to się dzisiaj dzieje. Czy te pstrążki nie chcą żerować, tylko odganiają ze stanowiska przynętę. Już miałem kilka wyjść. Kilka spadów, tak jakby one delikatnie brały. Albo odganiają, trudno powiedzieć. No, przemierzam kilometry wzdłuż rzeki w celu złapania pstrążka oczywiście. Z rana było zimno, resztki śniegu, troszeczkę padało. Teraz troszeczkę cieplej, śnieg już pomału topnieje. No ja przedzieram się przy takim okradła, dżunglę, żeby dojść do rzeki. Było wyjście pstrąga. Piękne wyjście pstrąga. Ale się ładnie zawinął. Założymy mu glizdę. Glizda gotowa do akcji, zobaczymy. Oby poprawił. Spróbuję go zajść od tyłu. Założyłem taką pijawkę. Jak zrobić taką przynętę
pokazuję na jednym z filmów. Link będzie pod spodem. No i zobaczymy, czy się da przechytrzyć. Nie do wiary, taki ładny pstrąg. Nie ukłuł się. To powinien poprawić. Pokażę wam takiego ciekawego woblerka. Nietypowy. Z tej strony albinos, pstrążek. A z drugiej strony zaś wzór okonia. No i spróbuję może na niego. Pewnie takiego woblera jeszcze nie widział na oczy. O kurwa, zobacz. Przyszedł do samego brzegu. Ja cię nie pierdzielę. Nie uderzył, ale on tu jest ciągle. Widzieliście to? Normalnie dwa razy wyszedł. Co za cwaniak. Siedzi tu ładny pstrąg. Wychodził mi dwa razy do przynęty. Niestety poświęciłem mu pół godzinki, no ale to jest gruby, cwany pstrąg, który już niejedno przynęte widział. Także wie, o co kaman. Trudny do złowienia. Tak czasami bywa. No ale co zrobić? Spróbuję go złowić może za powrotem, jeśli będę tędy wracał. No na razie odpuszczam, no bo pół godzinki już poświęciłem tej rybce. Wygrała ze mną. Tak bywa. Idę dalej. No i urwałem albinosa. No szkoda mi tego woblerka. Jedyny w swoim rodzaju. Teraz założę obroteczkę. Kurna, te psiury je dobijają. Człowiek jedzie odpocząć, jak nie rżną drzewa, to psiury wszędzie. Nie do wiary po prostu. Czegoś to ujada. Chciałem dojść, ale w mule. Matka. No nie idzie tam się dojść. Drugą stroną jak najbardziej. Ale mi odbiło tędy iść. Trudno. Zobaczcie, tu jest rzeka. A spójrzcie, co tu się dzieje. Normalnie zgroza. Tam, gdzie są chałupy, wszędzie są śmieci. I to cały czas wzdłuż tej rzeki zrobiły sobie chłopy wysypisko. Normalnie masakr. O, i to jest obraz polskiej wsi nad wodą. Przecież wędkarz tego nie przyniósł. Rury zbrojeniowe, świeczki, puszki, butelki. Nad rzekę najlepiej. Trzodziaki jedne. O,
ale walno. Coś niesamowitego. Jest kolejny wstążek do mojego wopka, takiego oklejanego materiałem. Ajajajaj. Już. Jakiś blady strasznie. Mierzymy go z ciekawości. Taki pstrążek, 39 cm, bledziutki. Poszedł. No zaraz będę musiał się dzwonić z chłopakami. Trzeba zrobić przerwę na jakieś ognisko, coś zjeść. Nabrać sił do dalszego łowienia. To się może nie rozpalić. Dobra, jak się pali, gdzieś? Kurna, chłop. Like a bird on a tree, I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small, we can sit together, it's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free.
się wydaje, że było puknięcie. O, siedzi, poprawił. Siedzi, jest pstrąg. Ledwie się trzyma. O, jest mój piękny pstrąg. Czarne kropy, jak troć. Zobaczcie, jaki ładny pstrąg się trafił. 46 cm. Nie wiem czemu. Albo mu wydra, albo coś uszkodziło skrzela. Piękna sztuka. No, udało się złowić w końcu ładniejszego trochę pstrążka. 46 cm to już jest niezły okaz jak na nasze wody. Czyli dzień można zaliczyć do udanych. Gdyby nie te psiury, nie to rżnięcie na okrągłe tego drzewa, no nie da się odpocząć nad wodą po prostu. No i kończymy ten dzisiejszy wypad na rybki. Wypad bardzo udany. Udało się złowić kilka rybek. Kamil złowił takiego ładnego pstrąga 44, mnie się udało złowić takie 46, kilka mniejszych, było ognisko, było pojedzone, także wyjazd taki jak lubię. No i dziękuję za obejrzenie, zapraszam na inne moje produkcje, z wędkarskimi pozdrowieniami, hejka.